Witam Was serdecznie, moi drodzy, na portalu widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na krótką w zasadzie prezentację, ponieważ no, trudno będzie to nazwać jakimkolwiek testem, uniwersalnego adaptera do laptopów, uniwersalnego zasilacza do laptopów od FSP. Jest to najmniejszy adapter, moi drodzy, i najlżejszy na świecie, Twinkle 65. Zapraszam! Zanim przejdziemy sobie do omówienia samego adaptera, rzućmy okiem na opakowanie oraz to, co znajdziemy w środku. Samo opakowanie, podobno jak i adapter, jest nieduże. Mamy te informacje o zgodności, moi drodzy. W zestawie mamy komplet końcówek, które zapewnią nam kompatybilność ponad 99% komputerów z napięciem 19V na wejściu na rynku. Dodatkowo mamy również uniwersalne podłączenie amerykańskie oraz europejskie. Z tyłu specyfikacja techniczna, zgodność z komputerami, a na jednym jak i drugim boku informacje dodatkowe, marketingowe, a także związane z numerem seryjnym urządzenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wygląd samego opakowania. We wnętrzu nie mogło zabraknąć oczywiście instrukcji obsługi adaptera, instrukcji do Lime wielojęzycznej. Dużym plusem, z uwagi tutaj na tą wymiar i wagę ładowarki, jest dodanie tego. Moi drodzy, to jest nic innego jak taka przenośna torba, przenośna sakwa na adapter, ponieważ ten bezpośrednio podłączany jest do naszej sieci elektrycznej i jest typowo produktem kierowanym dla osób, które dużo podróżują, które faktycznie korzystają ze swoich netbooków, jak właśnie z komputerów przenośnych. No i tutaj teraz nieodzowne wyposażenie, moi drodzy. To możemy podzielić w zasadzie na dwie części. Przede wszystkim są to końcówki do samego zasilacza, do samego adaptera. Jak widzicie, amerykańska oraz europejska. Te instalujemy bezpośrednio na adapterze. Drugim elementem jest zestaw końcówek już bezpośrednio do zasilania naszego laptopa. One oczywiście oznaczone są kolorystycznie. O tym mieliśmy informację również na opakowaniu, który kolor jakim komputerom odpowiada. I one pokrywają nam ponad 99% zapotrzebowania i kompatybilności. Każdy ma swoje miejsce. Każda z tych końcówek siedzi tutaj bardzo solidnie. Zobaczmy teraz sam adapter, moi drodzy. Adapter waży zaledwie 100 gram. Jest oczywiście bez przewodu, bez końcówki. Zapięcie bardzo proste. Końcóweczkę wkładamy, zaczepiamy. Ona tutaj nam siedzi bardzo solidnie, nie ma prawa, żeby wypadła. Obudowa wykonana jest oczywiście z tworzywa. Mamy tutaj logo producenta. Całość prezentuje się bardzo ciekawie i faktycznie jest bardzo mała. Przewód klasyczny, no tutaj w zasadzie nie ma na czym się rozwlekać. Moi drodzy, długość tego przewodu nie daje takiego sumarycznego efektu jak na przykład w tradycyjnych adapterach, gdzie mamy przewód zasilający do adaptera, no i adapter z przewodem już bezpośrednio do komputera. Natomiast tutaj również nie zabrakło rzepa, który pozwoli nam na schowanie, później ładne aranżowanie tego kabla, chociażby nawet i w torbie. Moi drodzy, tutaj duży plus za spasowanie końcówki. Każda z końcówek, która jest w zestawie, siedzi tutaj naprawdę ciasno. Ma to o tyle duży plus, że jeżeli kupujemy z myślą ten adapter o jednym konkretnym modelu laptopa i używamy tylko jednej końcówki, ona nam tutaj nie wypada. Nawet jeżeli troszeczkę mocniej pociągniemy, ja tutaj używam troszeczkę siły, żeby to wyciągnąć, całość również wchodzi z oporem. To moim zdaniem jak najbardziej na duży plus dla producenta. No i oczywiście po załączeniu, założeniu końcówki całość stanowi niemalże jeden organizm. Każda z tych końcówek oczywiście jest w pełni kompatybilna, którą byśmy sobie nie wybrali. Musicie pamiętać tylko jeszcze o jednej rzeczy, że podłączając którąkolwiek z końcówek również do tego właśnie zbiorczego paku macie także bolce w samym opakowaniu, także one nie wchodzą tak byle jak. No i możemy sobie w każdej chwili dosłownie przenieść się z jednego komputera na drugi. Ktokolwiek Wam przyniesie komputer, nie ma adaptera ze sobą, możecie go jak najbardziej wspomóc. Cena, moi drodzy. Zanim przejdziemy sobie do podsumowania, zanim przejdziemy sobie do omówienia króciutko parametrów technicznych i zabezpieczeń, ponieważ ten adapter również posiada swoje zabezpieczenia, ocenię słów kilka. Jego ocena będzie nierozerwalnie z tym związana. W tej chwili w jednym ze sklepów sieciowych jesteście w stanie ten adapter bez problemu kupić za cenę poniżej 140 zł, dokładnie za 139 zł. Czy jak za markowy zasilacz
jest to cena adekwatna do jego możliwości, do tego co oferuje? Rzućmy okiem na specyfikację techniczną. Model Pinkle 65 nie bierze się z niczego. Jest to zasilacz 19V, którego napięcie to 19V, amperaż 3,43, co daje nam w sumie 65W dopuszczalnego tutaj obciążenia. Mamy tutaj również 4 zabezpieczenia: OCP, OVP, SCP oraz OTP. Zasilacz jest więc jak najbardziej zabezpieczony prawidłowo. Wydajność tutaj, moi drodzy, nawet do 91%. Także pod względem efektywności pracy ten zasilacz również prezentuje bardzo wysoki poziom. Gdybyśmy przenieśli to na tutaj poziom komputerów stacjonarnych, ten zasilacz bez problemu otrzymałby certyfikat 80 plus brąz, minimum. Gwarancja. Na ten produkt, moi drodzy, mamy 3 lata gwarancji, o czym również producent informuje nas na swoim opakowaniu. Kompatybilność bardzo szeroka, o tym już wspominałem. Czas na kilka słów podsumowania. FSP Twinkle 65 to zasilacz, to adapter wręcz stworzony do podróży. Jest niewielki, lekki. W zestawie otrzymujemy również gustowne etui, torbę, która pozwoli nam tutaj na łatwy transport tego adaptera. I przede wszystkim jest to produkt, który jest kompatybilny nie tylko ze zdecydowaną większością laptopów na naszym rynku, ale również gdybyśmy podróżowali sobie chociażby do Stanów, mamy adekwatny tutaj do stosowanych tam gniazdek adapter, końcówkę do samego zasilacza. Moi drodzy, zabezpieczenia, wysoka sprawność, jakość wykonania, to wszystko sprawiają, że mimo że to jest tylko prezentacja, a nie taki właściwy test tego zasilacza, ten produkt moim zdaniem jak najbardziej zasługuje nie tylko na pełną ocenę, ale również na naszą rekomendację. O tym, jak ważny jest również wybór zasilacza takiego adaptera do laptopu, przekonali się również niejednokrotnie klienci mojego serwisu komputerowego, moi drodzy. To również jest element, którego nie można całkowicie ominąć przy wyborze zamiennika. Kupno tanich, niesprawdzonych zamienników nie tylko może doprowadzić do tego, że sam zasilacz się uszkodzi, spalimy, po raz kolejny zmarnujemy swoje pieniądze, ale również może doprowadzić do uszkodzenia naszego komputera. A tego chyba nikt by nie chciał, dlatego warto rozważyć wybór zamiennika, adaptera uniwersalnego, również tutaj dbając o przyszłość i bezpieczeństwo naszego komputera. To by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnych filmach.